port morski Police i jest czwartym portem w Polsce pod względem przeładowywanej masy towarowej. Rocznie przeładowywanych jest tu około 2 milionów ton ładunków. Port morski podzielony jest na dwa nabrzeża, do wyładunku surowców i załadunku produktów. Znajdujemy się w jednym z portów zakładów chemicznych Police Grupy Azoty. Jest to port morski, którego nabrzeże liczy 413 metrów. Dzielimy go na dwie części. Część surowca, która ma 247 metrów i część produktu, na którym aktualnie stoimy, to jest 166 metrów. Części surowca przypływają jednostki, tak jak chwilę za nami obecnej widzimy. Są przywożone surowce, transportowane nitkami taśmociągów na zakład, gdzie po całych procesach technologicznych jest wytwarzany produkt w postaci nawozu, między innymi luzem, który innymi nitkami jest transportowany do portu morskiego w finalnym etapie na urządzenie załadowcze, a z niego na jednostki, które przypływają tutaj właśnie pod ten nawóz. W najbliższym czasie do użytku zostanie oddane nowe urządzenie załadowcze, które zastąpiło ponad 30-letni wysłużony sprzęt. Dzięki temu zwiększą się możliwości załadunkowe i gabarytowe obsługiwanych masowców. Stare urządzenie załadowcze zostało zdemontowane i w najbliższym czasie zostanie zezłomowane. Za nami stoi nowe urządzenie załadowcze, na które zakłady chemiczne Police Grupa Azoty zdecydowały się wymienić z tego względu, że wcześniejsze urządzenie, które było od 1993 roku, załadowało już miliony ton i była to już przestarzała technologia. Części zamienne na rynku były dosyć trudno dostępne. Dlatego zdecydowano się na tą wymianę ze względu na ilość możliwości lepsze tego urządzenia, wielkości załadunku i nowszych technologii oraz ekonomiczności tego urządzenia, ponieważ starsze urządzenie miało możliwości załadunkowe do 250 ton, to już będzie miało 400 ton załadunku, a co jest dla nas jedno z najważniejszych aspektów, to jest to, że będziemy mogli ładować większe jednostki. Między innymi wymieniono przenośniki, podnosząc ich nośność i zwiększono szerokość taśm z 800 do 1000 mm oraz przebudowano torowiska na nabrzeżu produktu pod nowe urządzenie załadowcze. W ostatnim czasie udało się także zmodernizować wagę do nawozów luzem. Grupa Azoty Police jest jedynym krajowym przedsiębiorstwem branży chemicznej dysponującym specjalistycznym zapleczem portowym w bezpośrednim sąsiedztwie firmy. Port Police, w skład którego wchodzą cztery terminale, obsługuje przeładunek takich towarów jak fosforyty, ruda ilmenitowa, szlaka tytanowa, siarczan żelaza, sól potasowa, nawozy i amoniak.